Jest lato 1944 roku i alianci wylądowali w Normandii. Jako dowodzący musisz kierować swój pluton w głąb Francji, by osiągnąć przewagę nad siłami niemieckimi. Staniesz twarzą w twarz z nieustającym oporem, hukiem karabinów maszynowych oraz bomb i to od ciebie zależy, czy wyjdziesz z tego zwycięsko. Obierz dowodzenie, przejmij kontrolę, nie daj się opozycji, pozostań nieposkromiony. W Undaunted Normandy dowodzisz plutonem w serii misji, aby zdobyć i utrzymać kluczowe cele. Każdy scenariusz będzie miał inny układ płytek, który będziesz musiał opanować, aby zdobyć cele i korzystne pozycje. Będziesz manipulować kartami stali, aby kontrolować swoje jednostki, ale musisz się liczyć z ich utratą. Stos upadłych żołnierzy będzie rósł, podczas gdy ty będziesz nabywać nowe karty, aby wzmocnić swój podupadający na siłach pluton. Aby rozpocząć grę w Undaunted Normandy, wybieramy scenariusz i sprawdzamy, jak ułożyć go na stole. Mamy tutaj karty, które będziemy układać do naszych talii, a także ułożenie płytek. Tutaj są również numery tych płytek i nasze cele. Sprawdzamy, układamy naszą planszę, sprawdzamy, jakie karty mamy dobierać do talii. Karty z symbolem D idą do naszej talii, natomiast karty z symbolem S ułożone są przed nami i to są nasze karty do nabywania. Bierzemy naszą talię startową, tasujemy i bierzemy 4 karty. I układamy nasze żetony startowe. Akcja ruchu pozwala na przesunięcie się o daną liczbę pól. Akcja ataku to rzut kością. Dodajemy wartość obrony, wartość coveru i ilość płytek między nami. Wynik musi być równy lub większy. Jeśli pokonamy przeciwnika, muszą oni usunąć kartę z gry. Jeśli nie mają więcej kart, usuwają swój żeton. Akcja kontroli to przejęcie kontroli nad obszarem, na którym nie ma wrogów. Opcja scout to zwiady. Przesuwamy się o tyle pól, ile jest na karcie i za każdy nowy żeton zwiadów musimy dodać kartę Fog of War do naszej talii. Akcja Recon pozwala nam na pozbycie się karty Fog of War z naszej ręki. Akcja Conceal pozwala nam dodać kartę Fog of War do talii naszego przeciwnika. Akcja Bolster pozwala nam dodać 2 karty do naszej talii. Akcja Inspire pozwala nam dobrać zagraną już kartę do naszej ręki. Akcja Command dobiera 2 karty z talii. Numery na płytkach to wartość coveru. Niektóre mają 2, ponieważ są to góry. Czy Undaunted Normandy to jest gra idealna? Od razu powiem Wam, że nie. O ile podoba nam się dość bardzo, to niestety, ale ma swoje minusy i z tym trzeba się liczyć. Zacznijmy może od wykonania. Żetony i karty są ok, płytki są dobrej jakości, pudełko jest bardzo dobrej jakości, ale nie ma takiego jakby efektu wow. Najlepszym z tym z tego wszystkiego jest grafika. Na płytkach i na kartach tutaj nie ma się czego doczepić. Jeżeli chodzi o regrywalność tej gry, no to na pewno jest spora, ponieważ mamy scenariusze, możemy też grać kampanię, możemy zamieniać się stronami, żeby zobaczyć, jak to jest. W tej grze jest bardzo dużo interakcji między graczami i niektórym może to nie pasować. To jest dosłownie gra 1 versus 1. Naparzamy się, zabijamy sobie karty i staramy się osiągnąć to nasz cel, który jest opisany w danym scenariuszu. Gra się w otwarte karty, wiemy, jakie karty nasi przeciwnicy mają dostępne, wiemy, co dokupują do swojej talii, także tutaj nie ma żadnych tajnych informacji i na tym to właśnie polega. Trzeba dobrze strategicznie myśleć, kogo atakować i kiedy zdobywać nasze cele. Gra nie jest trudna do nauczenia, nie ma wielu zasad, jest bardzo proste ikony, wszystko jest jasne, nie trzeba zaglądać ciągle do instrukcji i ta gra też nie jest bardzo długa. Te scenariusze w zależności oczywiście od tego, jakie karty mamy w ręce, trwają dłużej lub krócej, ale pierwsze kilka scenariuszy jest bardzo krótkich i można je zagrać jeden po drugim, można oczywiście zagrać też kampanię. No i teraz jeśli chodzi o minusy tej gry. Undaunted Normandy to nie jest gra dla wszystkich. Nie chodzi tutaj o to, że to jest gra wojenna, bo oczywiście tak, tematyka może niektórym nie podejść. Amerykanie przeciwko Niemcom we Francji, to tak, zgodzę się z tym, że o tym gier jest najwięcej, ale przecież jest dużo innych wojsk i dużo innych narodowości, które walczyły podczas wojny, ale tutaj to nie o to chodzi. Dla mnie to nie jest minus. Tematyka jest bardzo fajnie zaimplementowana, także tutaj nie mam się za bardzo czego doczepić. Jeżeli chodzi o to, co mi się nie podobało w tej grze, to to, że niektóre scenariusze są niezbalansowane. I bardzo mnie to ukłuło. Tutaj ja grałam po stronie niemieckiej. Nie wiem, czy to właśnie o to chodzi, żeby Niemcy mieli w tej grze trudniej.
ale były scenariusze, w których to, tak jak tutaj na filmiku jest, w których Matt musiał zdobyć jeden punkt kontroli, a tutaj musiałam wybić połowę jego wojska, także no, wydawało mi się, że mam dużo trudniejsze zadanie i bardzo szybko poległam, tym bardziej, że miałam więcej nieciekawych kart w ręce i mniej jednostek na planszy. Wydawało mi się, że Matt jest w przewadze, a ja niestety muszę się bardziej starać, no i nie udało mi się, i potem przejrzeliśmy inne scenariusze i wydaje mi się, że jest sporo scenariuszy, w których niestety, ale jest brak balansu, no ale zobaczymy, oczywiście nie oceniam, zanim nie zagram, tylko po przeczytaniu właśnie tych celów dwóch różnych jednostek wychodzi na to, że wydaje mi się, że Niemcy mają trochę trudniej w tej grze niż Amerykanie, no ale zobaczymy, jak już ogramy całą kampanię, może zdanie się zmieni i wrócę do Was w recenzji. No i kolejnym minusem oczywiście jest spora ilość szczęścia i losowości w tej grze, no oczywiście tutaj wchodzą kości, jeżeli chodzi o kombat i budowanie wojska i przez wysyłanie naszych jednostek na planszy sprowadza się do rzutu kostką i sprawdzenia, czy nam się udało, czy nie, także no jest tutaj trochę tej losowości i to może nie wszystkim pasować. Mi na przykład się bardzo nie wiodło w tym scenariuszu, który oglądacie w tej chwili. Matt wybił połowę mojego wojska w jednej rundzie, bo dobrze mu kości padały, także no tutaj nigdy nie wiadomo tak naprawdę, jeżeli kości są w grze, no to tak już jest losowość, także to nie jest idealna gra, ale jest ona bardzo dobra i nam się na pewno podoba, jest to bardzo fajna dwuosobówka o bardzo oryginalnej mechanice, fajnej tematyce, która nam akurat podchodzi, bo my lubimy tematykę wojenną, ale tutaj oczywiście nie wszystkim musi to podejść, także od nas są to 3 kciuki w górę. Ten jeden kciuk ujmujemy właśnie za losowość tej gry i za niezbalansowane scenariusze, ale oczywiście więcej będzie w recenzji, kiedy już ogramy się z tą grą i kiedy przejdziemy już całą kampanię, także na pewno do Was wrócimy. Jak na razie 3 kciuki w górę, Undaunted Normandy. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zasubskrybujcie, dajcie lajka, zostawcie jakiś komentarz, albo jak Wam się nie podoba, to też jestem zawsze otwarta na konstruktywną krytykę. Jeżeli chcecie nawiązać współpracę lub po prostu do mnie napisać, piszcie na maila. Na razie.